Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o pieniądzach, ale także o władzy, której posiadanie w europejskich instytucjach zwykle przekłada się na co? Na pieniądze, oraz o europejskich stanowiskach, których otrzymanie przekłada się, no domyślacie się dobrze, na pieniądze. Tak naprawdę będzie więc mowa tutaj o kasie pod trzema postaciami, ale formalnie to będzie tutaj o nowej takiej akcji dyplomatycznej pana Macron, który jeździ sobie po Europie. Ostatnio się spotkał z krajami Grupy Wyszehradzkiej bez Węgier i Polski, czyli tak naprawdę z połową Grupy Wyszehradzkiej, ale oczywiście liberalne media mówią: o, się spotkał z Grupą Wyszehradzką bez Polski i Węgier, tutaj wywala nas z Grupy Wyszehradzkiej, co poniekąd jest prawdą, ale nie do końca będę dalej o tym wszystkim mówił, oraz spotkał się z Austrią po to, żeby trochę nam zagrać na nosie. To jest fakt, o tym będę mówił w tym materiale, ale formalnie i przede wszystkim po to, żeby zbudować sobie poparcie dla nowej wersji dyrektywy dotyczących pracowników delegowanych w Unii Europejskiej, która to dla niego jest bardzo ważna, ponieważ on dzięki temu pokaże, jaki to jest wielki, silny i mąż stanu, oraz jest ważna dla Francji, gdyż przez tą dyrektywę dużo Polaków może sobie pracować za granicą, m.in. we Francji, i tam stanowią bardzo poważną konkurencję dla francuskich firm, które nomen omen nie dają sobie rady nie tylko ze względu na bardzo duże obciążenia socjalne, ale również ze względu na przykład na takie obciążenia, że mają bardzo dużo pracowników bardzo wymagających ze względów religijnych i na przykład kolejne fabryki nie dają sobie rady z tym, że ich pracownicy żądają coraz większej liczby przerw po to, żeby móc się modlić w godzinach pracy, bo ich religia im to nakazuje, w związku z tym oni to usiłują egzekwować, natomiast ponieważ no, nie można im tego zabronić, a fabryka nie wytrzymuje z taką ilością przerw, zwłaszcza jeśli to jest na przykład fabryka, która pracuje na taśmie produkcyjnej i jej zatrzymanie jest bardzo czasochłonne, kosztowne, no to był już jeden przypadek, co najmniej jeden, że zamknęli w związku z tym fabrykę. Ale to jest temat na zupełnie innego vloga. Dzisiaj będzie właśnie o tej dyrektywie unijnej i ona jest oczywiście bardzo ważna dla Polski, ponieważ dotyczy około 500 000 polskich pracowników, formalnie zatrudnionych w polskich firmach, natomiast pracujących za granicą, głównie we Francji oraz w Niemczech. No jeszcze formalnie też Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, w związku z tym no też należy powiedzieć, że właśnie z krajów Unii dużo Polaków jako pracownicy oddelegowani pracują na Wyspach. Niemniej jednak ta nowa dyrektywa prawdopodobnie nie będzie już miała znaczenia dla naszych rodaków na Wyspach, ponieważ Unia sobie robi wyjście z Unii Europejskiej. O co generalnie chodzi z pracownikami delegowanymi i co tutaj, jak to się ma do podstawowej zasady, podstawowej wolności Unii Europejskiej, czyli wolności przepływu usług. Unia Europejska opiera się na kilku wolnościach, w tym na wolności do przepływu kapitału, wolności do przepływu towaru oraz wolności do przepływu usług, czyli podstawowe wolności. I teraz Macron chce tą jedną z tych podstawowych wolności ukrócić, a w zasadzie zabrać. Jeszcze żeby było śmieszniej, to próbuje to zrobić, że to jest w imię wolności. To jest w ogóle Unia Europejska, wprowadzić, skasować wolność i mówić, że to jest wolność. No po prostu niesamowite. Ale od początku o co chodzi? Generalnie chodzi o to, właśnie może zacznijmy od tej dyrektywy przepływu usług, to za chwilkę i tej wolności przepływu usług właśnie będzie najłatwiej zrozumieć, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Generalnie chodzi o to, że tak jak wolność kapitału pozwala, że kapitał z Unii Europejskiej, z dowolnego kraju może sobie swobodnie inwestować, przepływać do innego kraju. Tak samo towary, czyli nie ma możliwości stosowania jakichś ceł, innych tego typu rzeczy i na przykład jajka zakażone jakąś toksyną z krajów niemieckojęzycznych, spoko, chodźcie tutaj do Polski, przecież przyjeżdżają ostatnio. Była z tym aferka, ale również takie zdrowe też mogą przepływać, czyli te towary mogą sobie pływać jak tylko chcą. Tak samo jest wolność świadczenia usług, czyli jeżeli jest sobie jakiś Francuz, który chce sobie zbudować na przykład dom, natomiast no wychodzi na to, że no kurde, te francuskie firmy budowlane, tak zwani podwykonawcy, no strasznie drodzy są. I do tego mają jakąś strasznie dużą liczbę obostrzeń i takich dodatkowych warunków. No i taki Francuz sobie liczy, że kurczę, przy pomocy tej francuskiej firmy ten dom sobie zbuduje za rok, a potrzebuje szybciej, w dodatku będzie bardzo drogi. Jeszcze oni mu mówią, że tego nie zrobią, tamtego nie zrobią, bo mają jakieś, nazwijmy to, swoje wymagania, które nie pozwalają im tam czegoś budować. I taki Francuz sobie myśli, kurczę, zamiast wynajmować firmę we Francji, to ja sobie wynajmę firmę budowlaną w Polsce, ponieważ jest 4 razy tańsza. W dodatku mówią, że to, co Francuzi zbudują w rok, to oni mi zbudują w 4 miesiące, więc nawet jak będzie obsuwa, to i tak się mieszczę, bo mi jest potrzebne w pół roku. Poza tym ta polska firma chyba zna tylko jedno zdanie: nie widzę problemu, nie widzę problemu, i w zasadzie zrobią wszystko, co tylko chcę, bylebym im tylko zapłacił, a i tak są dużo tańsze niż francuska. No to o co chodzi? Wynajmuję sobie do zbudowania mi domu we Francji firmę polską, będąc oczywiście Francuzem. Zgodnie z wolnością przepływu usług Francuz ma prawo to robić i w tym momencie taka firma polska zaciera rączki, ponieważ wysyła swoje ekipy budowlane do Francji, płaci tym Polakom oddelegowanym do Francji według standardów pracownika oddelegowanego. To znaczy, płaci im tyle, ile w Polsce, prawda? Pensję polską im płaci, plus płaci im tak zwane diety. Diety to są pieniądze ze względu na większy koszt. Formalnie to jest, chodzi o to, że masz, jak jesteś poza domem, to masz większy koszt. Większy koszt. No jedzenia, że drożej jest, jak, bo we Francji jest drożej, plus jeszcze się pewnie stołujesz na mieście, więc masz drożej. Te diety są bardzo duże. Na przykład duża część urzędników państwowych, którzy sobie jeżdżą po świecie na różne rzeczy i dostają te diety, a jednocześnie na przykład mają tam jakieś obiadki darmowe na jakichś tam konferencjach i tak dalej, potrafi z takiego kilkutygodniowego wyjazdu przynieść ładnych parę tysięcy złotych dodatkowo. Ale ponieważ w takiej Francji generalnie pensje są dużo wyższe niż w Polsce, to do tego jeszcze są bardzo duże obciążenia socjalne, jeszcze większe niż w Polsce. Wiem, że to się może wydawać wam niemożliwe, bo zwłaszcza jak patrzycie na swoje tak zwane paski i widzicie z jednej strony kwotę brutto, ile zarobiliście, a potem te potrocenia na ZUS, OFE, ubezpieczenie takie, srakie, owakie, to wam się wydaje, że w Polsce są gigantyczne obciążenia socjalne, bo są, ale we Francji są jeszcze większe, więc jak się doda to, że tam są wyższe obciążenia socjalne, dużo wyższe pensje i tak dalej, to i tak wychodzi taniej. Do tego jeszcze w związku z tym polskie firmy budowlane coraz bardziej robią się konkurencyjne na rynku zachodnim, ale przede wszystkim tutaj chodzi o takie rzeczy jak na przykład polskie firmy transportowe, które są gigantyczną potęgą na rynku Unii Europejskiej. Mówi się, że 50% rynku 50% rynków usług transportowych w Europie to są Polacy, to są polskie firmy. Wiecie, cały rynek Unii Europejskiej, 50% to są nasze firmy transportowe, gigantyczna potęga. Kraje z Europy Zachodniej starają się z tym walczyć jak tylko mogą, w tym nieetycznie, przez to na przykład ludzie mają tragedię. Przypominam, co się stało w Niemczech w grudniu 2016 roku i tam właśnie ten niestety Polak poniósł śmierć, bo niemiecka firma nie chciała go odprawić szybko, tylko kazała wtedy, kiedy powinna, tylko kazała mu czekać całą noc, no i właśnie dlatego został on napadnięty, ukradziono mu tą ciężarówkę, zamordowano go i tak dalej, bo właśnie jest bardzo dużo takich nieuczciwych praktyk dyskryminacyjnych w związku z polskimi firmami transportowymi i teraz tą dyrektywę chcą po to między innymi zrobić nową, żeby polskim firmom transportowym utrudnić życie za granicą. No bo słuchajcie, jak masz polską firmę, nie wiem, nazwijmy ją, ona się mieści w Koluszkach i ta firma z Koluszek weźmie transport na przykład z Ukrainy do Hiszpanii, no to sobie jedzie, no najpierw na Ukrainę, potem przez Polskę, potem przez Niemcy, potem przez Francję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. według dzisiejszych przepisów, no to cały czas to jest polski kierowca zatrudniony w polskiej firmie w Koluszkach i poza tym, że musi przestrzegać przepisów prawa pod tytułem Kodeks Ruchu Drogowego w tych wszystkich krajach oraz tam kilku innych przepisów, to co do zasady to jest cały czas polski pracownik w polskiej firmie, tutaj rozliczany, tu zatrudniony, tu opłacany, tu zgłaszany do ZUS-u. Natomiast co rusz próbuje się zrobić jakieś utrudnienie. Na przykład Niemcy swego czasu wprowadzili nowe opłaty drogowe, formalnie dla wszystkich, ale firmom swoim niemieckim jakoś tam zwracali i tak dalej, i tak dalej. Robili im jak tylko mogli, żeby to utrudniać. Natomiast w tej chwili według tej nowej dyrektywy, którą Francuzi chcą wprowadzić, to de facto w momencie, w którym taki kierowca jedzie sobie powiedzmy przez 6 krajów Unii Europejskiej, to księgowość w polskiej firmie musiałaby policzyć dokładnie, ile godzin pracował w każdym z tych krajów Unii Europejskiej, w każdym z tych krajów policzyć mu wynagrodzenie według zupełnie innych zasad, według zupełnie innych stawek i co najważniejsze, rozliczyć go z 6 ZUS-ami. Co jest po prostu no, niewykonalne, zwłaszcza, że krajów Unii Europejskiej jest 20 parę, więc jak on sobie tak naprawdę dobrze po tej Unii pojeździ, no to taka firma transportowa musiałaby zatrudniać jakichś multiksięgowych, którzy znają kilkadziesiąt różnych systemów prawdy, w tym kilkadziesiąt systemów socjalnych. Jest to totalnie nie do ogarnięcia, w związku z tym jest to wymierzone bardzo mocno przeciwko polskim firmom transportowym. Oczywiście formalnie jest to wszystko robione po to, żeby była wolność pracownika, żeby nie było czegoś, co Francuzi nazywają dumpingiem socjalnym. Generalnie oni trochę racji mają, w tym sensie, że to jest trochę takie dziwne, że na jednej budowie pracuje 2 ludzi i oni potem często nawet idą spać do jednego hotelu, którego im właśnie wynajęły 2 różne firmy. Jedna firma z Polski, a druga firma z Francji. I ten na przykład, który jest z firmy z Polski, zarabia zdecydowanie mniej. Ten, który jest z firmy z Polski, pracuje na zupełnie innych zasadach. Na przykład ma więcej godzin w tygodniu pracy, bo Francuzi nie mają 400-godzinnego tygodnia pracy, tylko chyba 35 i teraz są wielkie takie rozruchy, bo chcą im podnieść ten tydzień pracy chyba do 38. Tak mi się wydaje, ale to i tak jest cały czas mniej niż 40. W związku z tym, no rzeczywiście to jest trochę tak, że to no, nie jest sprawiedliwe, że 2 ludzi robi dokładnie to samo w tym samym miejscu, a jeden jest traktowany lepiej, drugi jest gorzej. No zgadza się. Z drugiej strony, no już mówiłem, że jakby kauza, czyli powody, dla których oni chcą zmienić tą dyrektywę, nie jest kauzą uczciwą. Czyli im nie chodzi o tego pracownika, tylko im chodzi o to, żeby uniemożliwić konkurencję polskich firm. Ponieważ no, w ramach tego przepływu tych 3 podstawowych wolności, o których mówiłem, czy właśnie kapitału, towaru i usług, no tak się złożyło, że zachodni kapitał zalał Polskę i większość banków operujących w Polsce to nie są polskie banki. W związku z tym na przykład mamy najgorsze, jedne z najgorszych w Unii Europejskiej usługi bankowe, które jednocześnie są jednymi z najdroższych. Podobnie jest z usługami telekomunikacyjnymi, bo tutaj też najwięksi operatorzy telefonii komórkowych i stacjonarnych chyba też nie są polscy. Telekomunikacja Polska S.A., która teraz w tej chwili chyba nazywa się Orange, jest francuska, więc chyba powinna się nazywać Orange, czy coś takiego. No, tego typu rzeczy. Także tutaj no, bardzo mocno na tym tracimy. Właśnie zachodni kapitał wszedł do Polski, a w zasadzie przejął nasz polski kapitał, bo był dużo silniejszy. Tak samo zachodnie towary zalewają nasz rynek, bardzo często nieuczciwie. Słuchajcie, dochodzi do tego, o tym już nawet kręciłem vloga kiedyś w ramach serii Plociuch, tej takiej luźnej wieczornej, że rzeczywiście są gorsze produkty na rynek Europy Środkowej i Wschodniej i to mówi się, że na przykład proszki są mniej skoncentrowane, bo Polki lubią bardziej sypać, bla 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 bla. Ale jak wytłumaczyć na przykład, że ciasteczka na rynek Europy Zachodniej są większe ciasteczka w większych paczkach i do tego tańsze? Czyli taki Francuz, który generalnie więcej zarabia, kupuje większe ciasteczko za mniejsze pieniądze niż Polak, który kupuje mniejsze ciasteczko za większe pieniądze. No to jest po prostu złe traktowanie tych ludzi w Europie Wschodniej, ponieważ na przykład nasz handel jest zdominowany przez wielkie koncerny zachodnie. Polskich sieci super i hipermarketów jest bardzo mało i to są bardzo słabe. Natomiast także na tych dwóch pierwszych wolnościach, przepływu kapitału i usług, zyskiwał bardzo mocno, umownie nazwijmy to, Zachód, natomiast na swobodzie przepływu usług, dzięki temu, że nasi pracownicy są dobrzy, sumienni, naprawdę dobrze pracują, a w dodatku jeszcze są niedrodzy, no to zyskiwaliśmy my. I teraz Unia Europejska, a w zasadzie Francuzi, pod pozorem, żeby było jeszcze śmieszniej, wolności europejskiej próbuje zabrać nam jedną, próbuje skasować tą wolność, która jest korzystna dla Polski i nie tylko dla Polski, również na przykład dla Bułgarii i dla Rumunii, ponieważ oni też eksportują swoich pracowników, natomiast zostawić oczywiście te wolności, które są korzystne dla nich. I to jest skrajnie niesprawiedliwe i to trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie i uważam, że o tym powinno się mówić w mainstreamowych mediach oraz w mediach publicznych i w mediach mainstreamowych to nawet rozumiem, czemu się o tym nie mówi, natomiast w mediach publicznych nie rozumiem, bo oni tego nie rozumieli, chyba powinni. Zdaje się, że usiłują ściągać od nas bardzo wysoki abonament, dlatego jeszcze mają pełno reklam, w związku z tym mają bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego nie zatrudnią ludzi, którzy wpadną na tą prostą rzecz? Słuchajcie, gdy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, była cała szereg wolności, na których Unia Europejska się opiera. I było takie niepisane porozumienie, że my, Polacy, zgodzimy się na zalew Polski towarami z Zachodu, bo nie będziemy mieli wyjścia. Zresztą przed wejściem do Unii też się godziliśmy, ale potem to już całkiem nie będziemy mieli wyjścia, bo sorry, nie ma ceł. Ze względu na wolność kapitału, no to już całkiem nas po prostu ten dużo silniejszy kapitał zachodni zaleje, ale mamy wolność przepływu usług, w związku z tym te nasze firemki, wysyłając właśnie tego budowlańca, tego kierowcę, czy tą panią do sprzątania, czy ewentualnie czasem nawet coraz częściej jakiegoś menadżera, kierownika, naszych pracowników. To jest nasza siła. Dobrze wykwalifikowani, ciężko pracujący i niedrodzy pracownicy, no jakoś się tam odkujemy. I w tej chwili tego, za przeproszeniem, deala próbuje się ukręcić. Czyli próbuje się tak zrobić, że próbuje się jednostronnie wycofać z tej jakby umowy, jednocześnie twierdząc, że to jest wszystko w imię wolności i jednocześnie twierdząc, że w ogóle żadnej umowy nie było. Słuchajcie, Francuzi nazywają to w ogóle dumpingiem socjalnym i pan Macron no właśnie rozpoczyna swój tour de Europe, bo chce zbierać poparcie nad zmianą tej dyrektywy po to, żeby ona uniemożliwiała de facto nam, Polakom, zarobkowanie za granicą w ramach zatrudnienia w polskich firmach. Bo oni nadal chcą polskich pracowników, tylko że oni by chcieli, żeby ten polski pracownik nie pracował na przykład dla Budostalu z Sosnowca, tylko żeby pracował dla Budostolu, powiedzmy, z Marsylii i żeby po prostu na tej jego pracy nie zarabiał Polak z polskiej firmy i tu płacił podatki, tylko żeby zarabiał Francuz we Francji. Generalnie polski pracownik tak, tylko żeby efekty jego pracy zostawały całkowicie we Francji. Czy mnie to dziwi? Nie, nie dziwi mnie to w ogóle. Przypominamy, że jak w ogóle polski rynek pracy miał się otwierać, znaczy europejski rynek pracy miał się otwierać na nowych członków Unii Europejskiej, w tym Polski, no to Francja właśnie straszyła tak zwanym polskim hydraulikiem, że on tutaj przyjdzie i zabierze Francuzom pracę. W sumie wcale się nie dziwię, bo był przystojny, młody, a do tego jeszcze jak Polak to dobrze wyedukowany i ciężko pracujący, to biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda typowy Francuz i jak bardzo nie chce mu się pracować. Ja byłem trochę we Francji, no i właśnie widziałem, jak bardzo ci ludzie są już tacy, bym powiedział, rozleniwieni, skumulowanym przez pokolenia bogactwem, tak to ładnie powiedzmy. No wcale się nie dziwię, że Francuzi wolą zatrudniać polskiego hydraulika i że francuski hydraulik może mieć problemy. No, żeby nie było wątpliwości, w Polsce budowlańcy też narzekają na przykład na budowlańców z Ukrainy. Z bardzo podobnego powodu, bo są tajsi i nie marudzą, robią co im się każe, a nie walnie ci taką szeroką fugę między kafelkami i jeszcze mówi, że się nie da. Albo założy tępą tarczę na szlifierkę do cięcia kafelek, ona ci postrzępi kafelki, bo była tępa, później mówi, no tak musi być, no zawsze się trochę odszczypuje i później odszczepienie... Odprysk na szkliwie kafelka na 4 mm, no, bo założył tępą tarczę. No, a jak mu się przeniesie tarczę, o Boże, jaką ostrą, to... No to nagle wszystko jest okej, tylko trzeba przy nim postać, żeby tej ostrej tarczy nie skował, a nie robił dalej tempo. I to akurat o tych fugach i o tych odpryskach na kafelkach to jest akurat z mojego własnego doświadczenia. Wtedy jeszcze ukraińskich monterów, znaczy budowlańców na rynku polskim nie było. A też bym się chyba w tej chwili zastanawiał, czy właśnie nie wynająć Ukraińców, tak jak widziałem, jak u znajomych robili Ukraińcy. Szybciutko, szybciutko, bardzo dobrze, żadnych problemów. Także tak, polscy budowlańcy, o ile jesteście 10 razy lepsi od francuskich, o tyle niestety ci Ukraińcy trochę lepsi od was są, więc się musicie poprawić. Albo przepływ, tak? Wy zasuwajcie za 40 euro we Francji, a tu przyjadą Ukraińcy, którzy będą zasuwać za 20 zł. W sumie to nawet nie jest głupie, nie? No, tak mi się wydaje. Dobra. No i w związku z tym Macron właśnie robi objazd po świecie. Najpierw spotkał się z premierami Austrii, Czech oraz Słowacji, no i tam właśnie, żeby budować poparcie dla tej swojej dyrektywy. No i niestety premierzy Czech i Słowacji oraz Austrii też, Austrii się wcale nie dziwię, ponieważ Austria ma ten sam w cudzysłowie problem co Paryż, czyli że przyjeżdżają pracownicy oddelegowani firm m.in. z Polski i robią lepiej i taniej. No w jednej tak wygląda. Natomiast także wcale się nie dziwię, że się Austriacy z Macaronem dogadali. Natomiast dogadali się również Czesi i Słowacy. W zasadzie chcą się dogadać, jeszcze umowy formalnie nie podpisali, ale już były oświadczenia, że się dogadają. Premier Słowaków mówił nawet, że liczy na to, że cała Grupa Wyszehradzka się zgodzi. To jest ewidentnym policzkiem w twarz Polaków, no ponieważ... jakby to ładnie powiedzieć, no Polacy się na pewno nie zgodzą, ponieważ to jest no przeciwko podstawowym interesom Polski. To jest wręcz złamanie umowy, na której wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Na Węgrzy, no Węgrzy widać po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, no widać, że po prostu w tym wypadku będą solidarni z Polską. A może oni też wysyłają swoich pracowników, nie wiem, nie sprawdziłem. W każdym razie na Węgry też nie pojechał. Co jest bardzo ciekawe, ja bym się tutaj nawet zastanowił, co obiecano premierowi Słowacji za to, ponieważ premier Słowacji jeszcze nie tak dawno temu był bardzo mocno wyszydzany na arenie Unii Europejskiej, wręcz robiono z niego takiego trochę... Tutaj jest takie słowo, którego teraz nie można używać, luda, dlatego, bo zarzucano mu, że oligarchizuje, sobie Słowację i właśnie porównywano go do Putina, porównywano go do tego, co się dzieje w Europie Wschodniej, takiej bardzo jak Ukraina, Białoruś, nie? A teraz nagle, kurczę, wielki, super, ej, premier Słowacji, chodź tu, przybij pionę, fajnym kolesiem jesteś. To może być trochę odpowiedzią na moje pytanie, co mu obiecali. Obiecali mu powrót na salony europejskie, natomiast bardzo dużo mówi się zakulisowo, że obiecano mu to, co Donaldowi Tuskowi. Czyli mówiąc krótko, słuchaj, bo tutaj niedługo będzie nowe rozdanie, będziemy wybierać nowych... formalnie urzędników Unii Europejskiej, to widziałeś tam po domku, nie? Jaka kasa z tego leci, nie? A jak będziesz miał 62 lata, to dostaniesz w ogóle europejską emeryturę dla urzędasów. Ty słyszałeś, ile Donek wyciągnie, nie? 20 klocków Ojro! Stary, to jest 80 000 złotych, co? Przecież ten koleś to jest w ogóle jakiś krezus będzie tutaj, przyjedzie sobie do swojego kraju i będzie im się wszystkim śmiał w twarz, albo pojedzie sobie do jakiegoś innego kraju, gdzie jest jeszcze taniej niż w Polsce i w ogóle będzie miał super. Chcesz tak? Chcesz tak? Chcesz tak, premierze Słowacji? No chcę. Podobno właśnie tak było, ale to się mówi tylko zakulisowo i nieoficjalnie. Niemniej jednak, no... warto powiedzieć, że podobno tak było, tak? Teraz pan Macron ma jechać do Bułgarii. Bułgaria na razie się nie zgadza. 23 października mam swoją propozycję formalnie Francja przedstawić w Brukseli. Brak Polski, Węgier w tych rozmowach, no to już mówiłem dlaczego. Polska totalnie się nie zgadza, natomiast Węgrzy albo też mają swój powód, albo chcą być lojalni wobec Polski. Francuskie media mówią wprost o podziale Grupy Wyszehradzkiej. No ja bym tutaj tak nie do końca mówił o podziale Grupy Wyszehradzkiej. Moim zdaniem to ona już dawno była podzielona, praktycznie słabo z nią tak było, ale o tym będzie w dalszej części tego materiału. Natomiast Pałac Elizejski to jest taka figura retoryczna, czyli po prostu rząd, przywódcy francuski. Mówią, że to jest koniec podziału na Europę Wschodnią i Zachodnią, czyli no to znowu jest bardzo mocny policzek i taki sygnał w stronę Polski, czyli wyciągniemy wam dwa kraje i weźmiemy do siebie. Nie będzie już tak, że wy, nowe kraje Unii Europejskiej, będziecie tutaj dbali o swoje interesy dzięki temu, że jesteście zjednoczeni, połączeni będziemy musieli się z wami liczyć, tylko zamiast tego, żeby musieli się z wami liczyć, to my wyciągniemy kilka krajów od was, damy im tam co trzeba, nie? W końcu już umiemy, my to dla was też między innymi ćwiczyliśmy, przecież przez tyle lat byliście spolegliwi i robiliście co wam kazaliśmy, tak? No teraz wam się rząd zmienił, ale w Czechach i Słowacji jest inaczej, więc my sobie teraz Czechy i Słowację wyciągniemy, coś im tam damy, a w zamian za to będziemy mogli robić z wami totalnie co chcemy, bo będzie was już za mało, żeby blokować nasze ruchy. Tak mniej więcej mówi Pałac Elizejski. O co tutaj chodzi? Ponieważ komentatorzy bardzo mocno mówią, że jest to policzek dla Polaków i że jest to forma upokorzenia Polaków, tylko w zależności od stacji telewizyjnej to jedni mówią, że jak ten Francuz tak mógł się bardzo brzydko w stosunku do nas zachować, natomiast w innych stacjach mówią, sami sobie zasłużyliśmy, po co go prowokowaliśmy. A natomiast co do tego, że jest to policzek w stronę Polski, się zgadzają i nawet jedni i drudzy twierdzą, że to jest tak złośliwie, specjalnie, że go jakby głównym powodem tych wszystkich działań jest chęć upokorzenia Polski. Ja tu się z tym nie zgadzam. Znaczy, zgadzam się z tym, że on rzeczywiście tam bardzo krzywdę zrobił i zgadzam się, że rzeczywiście pewnie trochę zemścić się chciał, natomiast nie zgadzam się, że to była jego główny powód. Ponieważ kojarzycie może taki serial House of Cards? Tam był sobie niepopularny prezydent, który w ogóle w wyniku jakiegoś takiego chyba szwindelku pierwotnie został prezydentem tych Stanów Zjednoczonych i mu poparcie spadało, nie? Że on w ogóle miał niskie poparcie, a potem jeszcze bardziej mu spadało. To co on robił, żeby to poparcie odzyskać? Nie robił tego, co powinien, bo to było trudne, ciężkie, często niemożliwe i wymagało jeszcze bardzo dużego wysiłku. Tylko robił coś, co było bardzo dobre PR-owo, a jednocześnie było łatwe. Czyli coś, co ludziom się spodoba, a jednocześnie dla niego nie będzie trudne do wykonania i będzie można zrobić szybko. W takiej samej sytuacji znajduje się Macron i moim zdaniem robi dokładnie to samo, co Frank Underwood, z tą różnicą, że Frank Underwood miał piękną, młodą żonę. Tak. I to chyba są moim zdaniem jedyna różnica między tymi dwoma. Ach, i jeszcze to, że Frank Underwood nie czytał jakiejś książki o wywieraniu wpływu na ludzi i nie próbował, jak się z kimś wita, to ściskać mu tą dłoń tak, żeby przestała krew dopływać do palców i jednocześnie nie chcieć jej puścić bardzo długo, przez to jakieś komiczne sytuacje były w telewizji. I to są chyba dwie główne różnice między Frankiem Underwoodem a Macronem. Przynajmniej w mojej ocenie tak jest. Słuchajcie, Macron też bardzo mocno spada poparcie. Tego oczywiście w tej chwili to zniknęło z mediów głównego nurtu. Nie wiem, czemu telewizja publiczna tym nie grzeje. Natomiast to jest prawdopodobnie jeden... To w ogóle, jak ja czytałem kiedyś opracowań, to mówiono, że to jest precedens w ogóle w ramach Francji, tej takiej nowej, nowoczesnej, że tak szybko politykowi rządzącemu krajem spada poparcie zaraz po wyborach. No, że jeszcze nigdy tak nikomu w jego sytuacji tak szybko nie spadało. Nie wiem, czy to jest precedens, nie wiem, czy już komuś tak szybko spada, w każdym razie jemu leci na łeb, na szyję. I on musi cokolwiek zrobić, żeby... No, żeby za chwilkę go nie wywieźli na taczkach, mówiąc krótko. Pamiętajmy, że Macron nie został wybrany dlatego, że go wszyscy lubili, nie tylko dlatego, że jest przystojny, nie dlatego, że przesadnie dba o swoją urodę i nie dlatego, że ma, nazwijmy to powiedzieć, kontrowersyjną żonę, ani nie dlatego, że przemówienie powyborcze obiecał zrobić na tle piramidy, i jeszcze wiecznie robił takie znaczki, co niektórzy sobie dopowiadają bardzo dużo na ten temat. Tylko dlatego, że poprzednia władza była bardzo znielubiana we Francji. Mówiąc krótko, Francuzi widzą, że Francja się sypie. I to nie tylko dlatego, że się sypie ekonomicznie, że tam jest coraz trudniej znaleźć pracę, że ze względu na coraz bardziej rosnące obciążenia socjalne Francji im cofają przywileje socjalne, czyli każą im dłużej pracować i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze niedawno były materiały nawet w liberalnych, mainstreamowych stacjach telewizyjnych, gdzie pokazywano zwykłych, normalnych Francuzów, którzy mówili, że ta przysłowiowa bagietka, którą oni sobie lubią codziennie zjeść, już jest coraz droższa, że mieszkania są coraz droższe, że pensje nie rosną, za to drożyzna się robi, no coraz większe obciążenia są i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ze względu na to, że Francuzi się wkurzają. Ale również Francuzi wkurzają się ze względu na przyczynę, dla którego muszą być tak wysokie obciążenia socjalne, czego oczywiście głośno boją się powiedzieć, bo to jest bardzo skrajnie niepoprawnie politycznie i za to, jak pokazał przykład niemieckiego dziennikarza, który powiedział prawdę, ale niewygodną prawdę, został pół roku odsiadki w Niemczech, a we Francji wcale nie jest dużo lepiej, tam panuje stan wojenny w ogóle od kilku przecież już chyba lat nawet, nie? Bo przecież w 2015 roku wprowadzili, nie, przepraszam, wyjątkowy, ale to jest chyba de facto to samo i nic się nie poprawia i cały jest to samo i ludzie coraz bardziej się boją jeździć, wysyłać swoje towary do Wielkiej Brytanii, bo tam trzeba przejechać przez te mistyczne Calais, ale również jak chodzą po Paryżu, to widzą jakieś koczowiska, a przyjechać z lotniska do Francji, do centrum Paryża pociągiem to się boją, bo trzeba tam przejechać przez kilka podmiejskich stacji, na których ludzie sobie potrafią na peronie stać i dłubać w zębach nożem i w ogóle tam co chwila wybuchają jakieś rozruchy, tego typu rzeczy. Ze względu na to wszystko i na to, że rząd Francji sobie z tym cholernie nie radzi, przecież odeszła partia rządząca, która wcześniej rządziła, tak? I w ogóle poprzedni ich szef odszedł, bo sobie z tym wszystkim nie radził. Przecież tam była bardzo duża szansa, że Le Pen wygra, bo ci ludzie byli tak bardzo wkurzeni. No ale nie chcieli na tą Le Pen, no to wybrali Macron. Ale nie wybrali Macron dlatego, że go lubili. Tylko dlatego, że strasznie nie cierpieli wszystkich innych, a Le Pen też, bo jej dorobili taką wielką gębę, nie? No to wybrali jego. No ale Macron miał coś poprawić. No to on sobie jestem Macronem i co się dzieje? Się dzieje, że jest tak samo, a jeszcze gorzej. Cały czas to się wszystko pogłębia. Nic nie robi. I teraz tak samo jak Frank Underwood. Ma do wyboru. Albo zrobić coś trudnego i naprawdę rozwiązać problem Francji, przez to nie będzie tak wysokich kosztów socjalnych, przez to nie trzeba będzie robić tak wysokich obciążeń socjalnych, czyli potrąceń z pensji pracownika. W związku z tym Francuzi zaczną na rękę zarabiać dużo więcej. Skończy się problem z brakiem pieniędzy ze względu na turystykę, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do Paryża, nie będą się bali wejść na wieżę Eiffla, nie będą się w ogóle bali przyjechać na francuskie plaże i tak dalej, czyli może to wszystko rozwiązać. tyle tylko, że to jest bardzo, bardzo trudne i jeszcze go kurczę potraktują tak samo jak tych wrednych Polaków, nie? No to zamiast tego może stworzyć sztucznego wroga. Tak jak stworzono w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak Wielka Brytania robiła Brexit, to też nie mówiono głośno o faktycznym problemie Wielkiej Brytanii, tylko szczuto na Polaków, że Polak zabiera pracę, nie? Tak samo tutaj. Jest akcja szczucia na Polaka, że Polak zabiera pracę. I ta akcja szczucia na Polaka jest od dawna. Ten francuski hydraulik. Oni szczuli na tych Polaków, odkąd się tylko da. I ten problem, który w tej chwili im zaczyna powoli, nazwijmy to, narastać, to oni też już mają od bardzo, bardzo dawna. W związku z tym, najpierw sobie wykreował sztucznie problem, który nie jest problemem. W momencie, w którym Polacy przestaną tam przyjeżdżać i budować te przysłowiowe domy, to po prostu nie będzie kto im tego zbudować. Dopiero zobaczą, jak jest przesrane. Zauważcie, że Brytyjczycy, którzy robią Brexita w tej chwili, bardzo dbają o to, żeby Polacy z Wielkiej Brytanii nie wyjechali. Tak o nas brzydkie rzeczy mówili. A teraz kombinują, co się tylko da, żebyśmy tam zostali. Nadal prowadzili tam firmy, nadal wspierali ich budżet i nadal świadczyli usługi, bo Polakom się chce pracować i umieją pracować. Także to jest bardzo ciekawe. Także Macron sam sobie bagietkę w stopę, ale zyska na tym poparcie, bo wmówił Francuzom, że Polacy są problemem i teraz ten problem, który sam sztucznie wykreował, rozwiąże. O to chodzi. Przede wszystkim o to chodzi Macronowi, żeby zyskać w swoim kraju. Drugie, żeby wyjść takim, wylansować się na takiego strażnika wartości europejskiej w Unii Europejskiej. On tutaj wykorzystuje fakt, że my Polacy jesteśmy w tej chwili nielubiani razem z Węgrami za to, że się Unii Europejskiej stawiamy. Stawiamy się euro-urzędasom i stawiamy się jakiejś histerii europejskiej, która każe robić ruchy, które mogą doprowadzić do samozagłady Unii Europejskiej, natomiast my nie chcemy w tym uczestniczyć, w związku z tym jesteśmy źli i niedobrzy. Zobaczcie, co on tutaj robi. Jednocześnie mówi, że walczy o podstawowe wolności europejskie, walczy, że ta dyrektywa to się sprzeciwia wartościom Unii Europejskiej, to z tego, że jest odwrotnie, że ta dyrektywa jest kwintesencją wolności europejskiej. Natomiast on mówi inaczej, a media go popierają, a zwykły taki typowy Francuz to nie pomyśli sobie sam, tylko myśli to, co mu media powiedzą. W Polsce jest podobnie. Większość Polaków myśli to, co mu media powiedzą. I dlatego potem, to jest odpowiedź na pytanie, kto głosował na takie partie z .n, dlaczego po tym wszystkim, jak wychodzą te akcje, które robiła Platforma Obywatelska przez 8 lat, dlaczego oni jeszcze nie boją się siedzieć w tym kraju, dlaczego oni jeszcze z tego kraju nie uciekli i dlaczego partia rządząca boi się postawić ich przed sądami i wsadzić ich do pierdla. Mimo tego, że wygląda na to, że Polska to dopiero była oligarchizowanym krajem. Media. Bo będzie wielkie poparcie społeczne zaraz dla Platformy, dla Nowoczesnej i będzie walka w obronie demokracji. Tak samo tam, we Francji. Także on walczy o wolności, on jednocześnie gnoi tych niedobrych Polaków i tych niedobrych Węgrów, którzy się buntują. A oni się nie buntują nie tylko przed... Oni się buntują my, Polacy. Nie oni, tylko my, Polacy. Przede wszystkim się buntujemy przeciwko... elitom europejskim, w tym sensie, że przeciwko eurourzędasom, eurokratom. Bo tam przecież ten pan Schetyna, ten co generalnie prawdę to chyba mówi przypadkiem, albo jak się pomyli, ten co raz mówił, że Platforma chce przyjmować, a potem, że nie chce, a potem, że w zasadzie nie wiadomo, a teraz to już się tak miesza, jak Rysiek Petru, gdy go pytano, czy ma romans, czy nie ma romansu na początku, no to on teraz mówi, że w zasadzie wystarczy, że przyjmiemy kilkunastu, nie? I to już rozwiąże problem. Czy to znaczy, że tam chodzi naprawdę o to, że oni mają za dużo tych niechcianych ludzi, chcą ich rozlokować po całej Europie, bo im zawadzają? Wbiło ich do Europy kilka milionów. Niektórzy mówią, że to już jest bliżej 10 niż 1 miliona. I nagle wzięcie kilkunastu sztuk ma rozwiązać ten problem? Nie. To jest tak jak w Gry o Tron. Pewnie oglądacie Gry o Tron, większość ogląda. Tam obie te królowe każą przyjść do siebie i uklęknąć. I to jest oznaka spolegliwości względem królowej. Tak samo euro-urzędasy każą przyjąć tych niechcianych ludzi i to jest właśnie symbol spolegliwości. To jest odpowiednik takiego bend the knee, czyli uklęknij. O to chodzi. A my nie chcemy, kurczę. My się stawiamy, my jesteśmy zagrożeniem, bo możemy skończyć z hegemonią tych eurourzędasów i wtedy to dopiero będzie problem w Unii Europejskiej. W związku z tym oni robią co tylko mogą, żeby nas ukarać. No i tutaj jest Macron, który po prostu załatwia 3 pieczenie na jednym ogniu. Robi to, co Unia Europejska, co Eurourzędasy chcą, czyli chcą dowalić Polsce i Węgrom. Rozwiązuje wyimagidowany problem we Francji, w związku z tym chwali się w Unii Europejskiej. I trzecie, samo się lansuje w Unii Europejskiej, po prostu 3 z tym. Okej. I tyle. Dlaczego nie przyjechał do Polski? No, mówią, że chciał nas ukarać. No przede wszystkim nie przyjechał. Jasne, że jest to trochę zemsta. Oczywiście, że jest to trochę zemsta, tylko trzeba tutaj sobie w tej trochę zemście więcej powiedzieć. Okej, rzeczywiście jest to zemsta za Karakale. Bo niektórym politykom już się coraz bardziej, nawet Platformy Obywatelskiej jakby co jakiś czas wymsknuje, że Francuzi czują się upokorzeni, no bo nie sprzedali nam tych karakali, zwłaszcza w kontekście tego, że wcześniej nie sprzedali tych mistrali do Europy. No, mistrale to były te okręty, nie do Europy, tylko do Rosji. No ale Rosja też w części leży w Europie. Formalnie to jest kraj europejski. I to jakby potwierdza taką teorię, że w ogóle o co chodzi? No jak się zaczął ten kryzys na Ukrainie, to Europa wprowadziła embargo na ruskich i tym embargo jakby bardzo mocno byli dotknięci Francuzi, ponieważ nie mogli sprzedać Putinowi mistrali. Mistrale to są takie okręty, takie trochę dziwne, takie, co się formalnie chyba mówi desantowce. Takie dziwne okręty, na tym sobie nie zarobili. No i zaczęto mówić tak po cichutku, że okej, oni nie sprzedadzą tych mistrali Putinowi, natomiast w zamian za to sprzedadzą Polakom karakale i to będzie takie zadośćuczynienie dla Francuzów. No i to jest świństwo. To jest totalne świństwo względem Polaków. Bo tutaj wygląda to tak, że Unia Europejska chciała dać zadośćuczynienie dla Francji za to, że nie zarobią sobie na sprzedaży okrętów dla Putina kosztem polskiego podatnika. Bo ja rozumiem, że tutaj to zadośćuczynienie miało polegać na tym, że my mieliśmy za te karakale nieźle przepłacić. I tam było bardzo dużo różnych opracowań, że te karakale były 2 do 3 razy za drogie. Czyli my mieliśmy przepłacić za karakale, my Polacy, żeby Francuzi dostali pieniądze, bo stracili w wyniku decyzji całej Unii Europejskiej. Super. Ja się pytam, gdzie w tym momencie jest zadośćuczynienie dla Polski za to, że w wyniku sankcji rosyjskich nasi sadownicy stracili. Zatem to jest po prostu świństwo. Jeśli Unia Europejska chce coś dać Francuzom za to, że Francuzi coś zrobili lub coś nie zrobili, to niech to Unia da swoje pieniądze, a nie nasze polskie, nie? I w tym momencie rzeczywiście te problemy z offsetem to prawdopodobnie był tylko pretekst ze strony polskiej, ale pretekst, który ja popieram, bo jeśli to rzeczywiście miało być tak, że po prostu Unia zapłaci pieniędzmi Polaka, to jest to po prostu świństwo i tyle. No, także tyle. Także rzeczywiście jestem skłonny uwierzyć w to, że on się na nas mści. Nawet jestem skłonny uwierzyć w to, że ma pretensje do Polaków, bo nie tylko, że Polska mu obiecała, nie tylko, że Unia Europejska mu obiecała, ale również, że Polacy mu obiecali. Bo on naprawdę nie rozróżnia rządu Platformy Obywatelskiej, który coraz bardziej wygląda na to, że nie był rządem polskim, tylko był rządem Platformy Obywatelskiej, od rządu, który jest w tej chwili, który nie mówię, że jest święty i bardzo możliwe, że ma przechyły w stosunku do Stanów Zjednoczonych. No ale to nie było tak, że Polacy obiecali. To był rząd Platformy Obywatelskiej, który między innymi bardzo mocno grał na Tuska, który chciał, a potem był wysokiej rangi urzędnikiem w Unii Europejskiej. Obecnego rządu nie tłumaczę ani nie bronię, bo oni moim zdaniem mają przechyły w stronę Stanów Zjednoczonych i wcale nie jest powiedziane, że kontrakt na Karakale został jakby pstryknięty ze względu na dobro Polski, tylko możliwe, że został pstryknięty na to, że chcieli kupić śmigłowce od Amerykanów i dać zarobić Amerykanom. Tutaj dobrze zrobili, ale możliwe, że ze złych pobudek, że Polska na tym jeszcze dalej wyjdzie. Jeszcze gorzej wyjdzie, tak? To jest jeden z powodów, dla których rzeczywiście nie przyjechał do Polski, bo chce nas ukarać, chce nas upokorzyć. Natomiast drugi jest taki, że sorry, ale Po co miałby przyjechać do Polski? Przecież wie, że Polska na 100% się nie zgodzi, bo chce coś zrobić, co jest 100% sprzeczne z interesem Polski. W związku z tym spotka się z nami, pogada, a potem nasza premier powie, że pan Macron chce nas skrzywdzić, że tak nie może i się nie zgadzamy. No to psuje cały jego misterny plan, pokazanie, jakim to on jest wielkim mężem stanu i jak bardzo wszyscy go kochają, wszyscy go lubią i wszyscy się z nim zgadzają. Jedzie do tych, którzy się z nim zgodzą. Gorzej, że wygląda na to, że Czechom i Słowakom naobiecywał dużo rzeczy i rzeczywiście oni się z nim zgadzają, tak? No i tyle. Jeszcze raz przypomnę, że gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, był taki swoisty niepisany deal. My przyjmujemy towary i kapitał zachodni, a Zachód przyjmuje naszych pracowników. I w tej chwili ta część, na której my zyskujemy, jest coraz bardziej, nazwijmy to, no, kasowana. I to nie jest, jest tak. I tak, to jest rozbicie Grupy Wyszehradzkiej, ale a tak konkretnie to jest to pokazanie, że ta grupa tak naprawdę nigdy nie istniała i wystarczy coś obiecać poszczególnym członkom Grupy Wyszehradzkiej i robią co się każe. I tutaj trzeba się trochę pobić w nasze piersi, że jak była sprawa relokacji tych ludzi, co to Zachód ich nie chce, a sam ich zapraszał, no to przecież rząd pani Kopacz no też zdradził, nie? Też zagłosował wbrew Grupie Wyszehradzkiej i większość komentatorów nie ma złudzeń, że on tak zrobił, bo Donald Tusk kazał, a Donald Tusk kazał, no bo koledzy w Unii kazali. I to wszystko jest bardzo, bardzo niefajne. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli się podobało. Daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu i koniecznie codziennie wchodź na mój portal w temacie24.pl i przeglądaj tam artykuły. Zwłaszcza jeśli chcesz mi pomóc, to w tym momencie najlepiej, żebyś wyłączył adblocka, zanim tam wchodzisz, bo tam nie ma dyskryminacji, tam normalnie są reklamy i ja sobie na tym wszystkim zarabiam. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!